Cześć, witam was bardzo serdecznie. Tutaj Kałach i zaczynamy kolejny odcinek. Panowie, teraz tak. Popieprzyło mi się tutaj wojsko, ponieważ Niemcom ustawiłem inny cel. Tutaj sobie od razu muszę zrobić jednego jeszcze karasia, żeby tu to dosięgnęło mi, to mi miało jakąś większą wartość bojową. I teraz tak. Te cztery dywizje muszą być osobno. Popieprzyło mi tu wszystko po prostu AI, nie? Ale wszystko to mówię, wszystko całkowicie. Dobra, i teraz tak, będę wypowiadał wojnę Jugosławii, Serbia, ciach. Niech się dzieje, co się ma dziać. Zaraz wam tutaj sprecyzuję sytuację, więc nie przewijajcie. Ja sobie tu tylko po prostu wszystko poustawiam, tak jak ma być. I zaraz wam wytłumaczę, co i jak i o co chodzi. Dobra, panie tutaj, pan Anders będzie napierdzielał tędy. A pan będzie napierdzielał tutaj. Dobra, czyli ty idziesz tu, ty idziesz tu, ty stoisz i teraz rekrutacja. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, tutaj jest pięć. Kawaleria, dam wam jeszcze saperów. Dodam wam tutaj ciach, ciach, ciach. Zapiszę. Oczywiście szkolenie. O Boże, mój błąd. Tu Warszawa, jedziemy. Teraz tak, panowie, a propos, wiecie, jaki był slogan francuskiej armii antywojenny, żeby się nie bić po prostu, że po co umierać za Gdańsk? To po co się oferować, że komuś pomożesz w stanie wojny? Prosta i logiczna odpowiedź. Teraz może tak, panowie, prosiliście mnie o robienie państwa marionetkowego, o robienie tego, tamtego, ale ja z prostych ekonomicznych powodów muszę, ale to muszę zająć Rumunię i Jugosławię. Dlaczego? Ropa, aluminium, stal. Standardowe, proste, wiecie, rzeczy do prowadzenia wojny, no surowce, których bardzo potrzebuje. No i teraz tak, wypowiemy im wojnę, jak będziemy mogli. Tutaj widzę, że Niemcy chyba przygotowują plany właśnie na Amsterdam, Brukselę i Danię. Będą atakować. Ja muszę niestety troszeczkę poczekać, aż tą wojnę będę mógł wypowiedzieć, prawda? Tutaj sobie dodałem właśnie, a propos, ciebie muszę rozpieprzyć. Ciebie rozpieprzam. Tutaj sobie dodaję konwój po prostu, nadzwyczajniej w świecie. A nie, konwój już mam, przepraszam. Czyli dodaję sobie po prostu jeszcze jedną artylerię, bo mam tutaj cholerne braki w artylerii. Ciach. Okej, niech będzie. Dobra. Tutaj moje dywizje. Nie mogę właśnie nowych myśliwców stworzyć. Myśliwce czekają na rozkazy. Widzicie, wy oczekujecie na rozkazy, ale... Nie będę cię wybierał po prostu jako asa. Myśliwiec międzywojenny, nowe skrzydło, nie chcę. Nie chcę na razie nic zreorganizować. Będę potrzebował troszeczkę więcej samolotów jeszcze w produkcji. Dobra, musimy się przygotować do wojny. Te tereny muszę zająć. Bułgaria dołączyła do osi. Właśnie, a propos tam terenów Bułgarii. Zwiększenie popularności naszej partii, czyli musimy tutaj faszystowską partią zwiększyć popularność. Wiecie co, ja bym chciał, żebyście mi więcej tych jastrzębi robili definitywnie, bo to mi się bardzo, ale to bardzo przyda. Budowa. Fabryk mam nawet dużo, bo produkują dwie naraz. Poczekajcie, wydobycie. Tutaj idę oczywiście w budownictwo. I co dalej? I co dalej? Tutaj się zrobi fabryka wojskowa, tu się zreperuje infrastruktura, tutaj będzie się robił port, tutaj się robi to. Czyli wezmę sobie tak jeden i później robimy sobie fabryki wojskowe na maksa. Oczywiście dotyczący badań, to tutaj zrobiłem przygotowania do kolejnej wojny, ale jednak zmienię tutaj kierunek i pójdę w rozbudowę centralnego okręgu przemysłowego. Później pójdziemy w cyklometr, później w Instytut Fizyki Jądrowej i dodatkowy zespół badawczy. Szpitale botowe. Szpitale pojowe. Boże, kochany Kałach. Szpitale polowe mam gotowe, więc zrobię sobie nowy projekt broni. Oczywiście ten projekt już rozpocznę. No i jadę na maksymalnej prędkości, żeby was naprawdę tutaj nie zanudzać, bo chcę już wypowiedzieć wojnę Jugosławii. Włochy zajęły tutaj Albanię, prawda? Ciekawe jak tam, czekajcie, kwiecień, ojejku, jeszcze troszeczkę brakuje. Wezmę sobie tutaj dowódcę armii, atak armii plus 10, później muszę sobie podczas wojny zmienić pełny pobór na 300, za 300 tutaj punktów dyplomacji będzie mnie to kosztowało.
żeby był pełny. Konfederacja Londyńska, wykorzystując aneksję Austrii. Aha, czyli dostali kolejne terytorium, prawda? Jugosławskie, okej, świetnie. Będę musiał mieć tutaj pełny pobór za 300, czas szkolenia plus 10, ale będę potrzebował manpowera od cholery, jak wejdę w stan wojny. Kolejna sprawa to jest taka, czekajcie, tu się zabezpieczyłem, te koniki, bo one mogą być, one nie muszą być jakoś super wyszkolone, ale zaraz wam pokażę, jak ja tych koni użyję. To będą tylko konie do garnizowania w danych rejonach i tak dalej. A poczekajcie, oni tutaj mają niewybrano celu narodowego, poproś, przekaż kontrolę nad regionem. Aha, okej. Okay. Czyli, czekajcie, są w tej samej frakcji oś, prawda? Ale dlaczego, czy ja nie jestem w tej frakcji? Przecież ja jestem we frakcji. Aha, czyli ja jestem w tej frakcji, no o to chodziło, właśnie. A co Niemcy robią? Lipiec. Dobra, czyli jeszcze troszeczkę sobie poczekamy na tą wojnę światową, że tak powiem. Mam tylko nadzieję, ja chyba też w lipcu coś będę tutaj szalał, nie? Nie, czerwiec. A to nawet spoko. To spoko. Wabienie myśliwców. Słuchaj, myśliwcu, ja bym chciał zmienić teraz doktrynę, ciach. Bo mam tutaj bonus, więc sobie ją od razu zmienię na przewagę ogniową, później pójdziemy w skoordynowane wsparcie bitwy lądowo-powietrzne, koncentracja ognia, albo pójdę sobie tutaj w błyskawiczną dominację, centralizację i tak dalej. Czekamy oczywiście, widzicie, maksymalna prędkość i to jest ten moment, w którym po prostu mogę się tylko patrzeć w ekran, bo wszystko mi chodzi i pracuje tak jak chciałem. Mogę się tylko teraz patrzeć po prostu w ekran i czekać, aż będę mógł wypowiedzieć wojnę. A tutaj infrastruktura została zniszczona tutaj na węgierskim terytorium. To pewnie przez jakieś bombardowanie, nawet moje i tak dalej, albo przez moją walkę. Później się będą robiły, aha, czyli robi się infrastrukturę i port. Fabryka tutaj okrętów. Później się będą robiły po tym dwie fabryki wojskowe. Później cztery cywilne, naprawa cywilna i wojskowa. No dobra, spoko. Może być, prawda? Może być, mi pasuje. Mi pasuje. Mamy tu jakąś dużą nadwyżkę czegoś? Nie. A to oczywiście muszę do Gdańska dać, żeby chociaż 6 tych okrętów podwodnych mi robili rocznie, prawda? Niech oni się tutaj połączą, ja sobie później odepnę wszystkie okręty Terysie i będę niszczył angielskie konwoje i się przygotowywał do desantu. Jeszcze też nie wiem, co zrobi Związek Radziecki. Okej, dobra. Czerwiec, czyli panowie, 28 wypowiadamy wojnę Jugosławii, czyli to nie jest tak źle. I a propos, nie wiem, czy wam to już mówiłem, ale chyba tak, ale kurde, potrzebuję tutaj, widzicie, aluminium, stali, ropy z Rumunii, potrzebuję tych terenów, żeby szybciej, po prostu szybciej napędzić tą gospodarkę, żeby szybciej to wszystko rekrutować i tak dalej, bo ja muszę mieć też dodatkowy zespół badawczy i zarąbiście rozchulany przemysł. O, to już mnie nie cieszy, że Włochy dołączyły do frakcji, bo coś czuję, że w tych Włoszech to jeszcze będę musiał bronić swoją armią. Bardzo mnie, panowie, bardzo chcę ten przemysł tak rozhulać, wiecie, bo planuję jeszcze w przyszłości zdesantować się w Turcji, planuję oczywiście atak na Anglię, planuję, kurde, wejść do Szwecji. Szwecja ma tutaj bodajże chrom, stal, aluminium, ale tutaj jest bodajże chrom w Szwecji. Czekajcie, logistyka się zrobiła, kompanie sygnalizacyjne, zróbmy to. Już za niedługo powinniśmy mieć możliwość, tak, później zrobimy sobie tak, Instytut Fizyki, dodatkowy zespół, bomba, a później idziemy już, na przykład pójdę sobie w unowocześnienie lotnictwa. Dobra, stał się, okej, okay, dobra. Czyli ja mogę wypowiedzieć wojnę, a czy Niemcy mogą wypowiedzieć wojnę? 6 lipca. Dobra, wiecie co? Zrobię to szybciej i uprzedzę Niemców. Wiecie? Naprawdę chcę uprzedzić Niemców, chcę zaatakować wcześniej. Nie wzywam ich jako sojuszników. Proszę uderzyć w ten sposób. Czy ja już mam jakieś koniki? Mam. Dobra. Z ciebie zrobię kolejną dywizję. Roman, dostajesz awans. Romana bym poprosił tutaj. Dobra, niech sobie wzywają jako pomocników. Ja nie wzywam na razie nikogo, wiecie? Bo nie chcę tutaj Niemców na razie do wojny. Jugosławia dołącza do aliantów.
No to tutaj się ostro porobi, prawda? Tutaj się naprawdę ostro teraz porobi. Chcecie nam przysłać dywizję? Dobra, dawajcie, dawajcie. Wy wypowiedzieliście wojnę, dostałem dwie fabryki. Dawać mi tutaj więcej jastrzębi. Okej. I niech atakują te dywizje. Koniki idą, idą. Oho, dobra, czyli Niemcy są też w stanie wojny, tak? Luksemburg kapituluje. Czy Niemcy wypowiedziały wojnę Belgii, Holandii? Chyba tak. No dobra, no i tak was wesprę po prostu, no bo nie mam innego wyjścia. No, mam nadzieję, że zajmą Danię i nie będą mi bombardować tutaj portu w Gdańsku, Anglicy. Tutaj gdzieś były moje koniki, prawda? Dobra, moje koniki to dopiero idą, pijane. Aha, czyli Niemcy też są w stanie wojny z Jugosławią. Mam to rozumieć, tak? Oczywiście, że tak. Jeszcze Włosi. Ja pierdzielę, jakby mi tego było naprawdę potrzeba. Ja pierdzielę. Zachodnie Bałkany. No nie mam kontroli tutaj lotniczej, bo nie mam lotnisk. To jest chyba logiczne. Tutaj bym chciał jeszcze właśnie. Muszę sobie tutaj zrobić taką wiksę, że... O kurde. Dobra. Wy jeszcze nie macie pełnych składów tutaj. Dobra, nieważne, po prostu nieważne. Muszę poczekać na większą tutaj siłę lotnictwa. Dobra, wypowiedzieli wojnę Holandii, czyli gumy już nie mam, prawda? Właśnie, guma. Co mi tu da gumę? Gumy, dasz mi Syjam? Syjam jest w dupie z gumą, ty też. Ruscy nie mają. Dobra, no muszę brać to, co jest, prawda? Dajcie mi tej gumy chociaż troszkę. Dajcie mi chociaż troszeczkę tej gumy, bardzo bym was prosił. Koniki. Ciach. Albo dobra, nie. Co ja tutaj robię tymi koniami? Po co ja w ogóle myślę o jakimkolwiek ataku tymi koniami? Ja sobie teraz wyłączę na chwileczkę. Tutaj widzicie plan bitewny moich sojuszników. Ale przecież ty byś mógł się tu przedostać. A nie, tutaj ktoś jest. Dobra, cofnij się. No i mam nadzieję, że tutaj wejdziemy bez żadnego problemu. Dalej mi chyba gumy będzie brakowało. Oczywiście, że tak. Wyrównaj to. Dobra, będziecie eksportować więcej, czyli będziemy dobra. Wolfram, nie mam żadnej nadwyżki, w niczym nie mam nadwyżki. Czyli wchodzimy po prostu. No i to jest właśnie ten problem teraz, panowie. Bo tutaj jest od cholery rzek, prawda? Tutaj jest naprawdę od cholery rzek. Ile dostałem fabryk? Wow, oczywiście myśliwce, samoloty bliskiego wsparcia i piechotę do fulami dociągnijcie. Czego mi brakuje? Stali pewnie. Boże, ropy, gumy, wolframu. Oni mnie zabiją naprawdę. Ropa, guma. Mogę jeszcze jedno poprosić? Wolfram z Portugalii. Portugalię to muszę zająć po prostu. Nawet ładnie się tutaj widzę. Anders, przebiłeś. Czyżbym zajął Belgrad? Oczywiście, Belgrad spadł. Dobra, stary, słuchaj, ja ci anuluję tutaj atak, ale masz za to podejść mi tutaj pod Sarajewo. O to chodzi. Niech się dywizje przygotowują, prawda? Niektóre dywizje nie są na pozycjach. Ja sobie zwiększę prędkość, no bo wiecie, bitwa o Jugosławię, wojna w Jugosławii nie będzie jakąś ciekawą rzeczą, bo ja tak czy tak ich pokonam. Dania kapituluje. Oj, bardzo dobrze. Czyli Niemcy zajmą te tereny. Okej, świetnie. Mam tylko nadzieję, aha, bo ja tutaj zmieniłem wartość tych dywizji, to nie są tak aż bardzo doświadczone. Czy wy prowadzicie wojnę Niemcy z Holandią? Tak. Czyli teraz te dywizje powinny uderzyć na Holendrów. Ja tutaj też Niemców trochę odciążę, bo oni zabezpieczają mi praktycznie wszystkie granice. Wejdźcie po prostu, zobaczymy, tu jest rzeka, nie? Ale oni tutaj mają problem z organizacją. I jest bardzo duże, ale to bardzo duże prawdopodobieństwo, że uda mi się przebić po prostu i zająć Sarajewo, bo chciałbym, żeby ta Jugosławia padła. Chciałbym, żeby ona klękła. Tutaj jeszcze nadal żadnego lotniska nie mam. Jugosławię sobie zajmę raczej bez żadnego problemu. O, mam już lotnisko, dobra, ale słuchajcie, ja tutaj nie mogę utworzyć bliskiego wsparcia myśliwców, no bo... No patrzcie, samoloty bliskiego wsparcia. No, powinniście mi pozwolić. Dobra, dawaj na to lotnisko, stary. O, w ten sposób. No i tutaj macie dominację robić w powietrzu, całkowitą.
Sarajewo wkrótce powinno paść. Ciebie sobie wycofam, a ciebie sobie wyślę tutaj. No oni legną. Legną mi u stóp. Praktycznie 9, 8, 7, 6, ale tutaj rezerwy dostaną, ale i tak tą prowincję zajmę. Dobra, muszę wyłączyć tą szybką prędkość teraz. Okej. Okay. Jugosławia kapituluje. Panie Anders, weź mi tu pan ich wyjaśni. Dobra. I panie Konik, ty mi tu gdzieś pan podskoczysz. Dodamy wam więcej koników. Okej. Okay. Świetnie. Czyli teraz Niemcy mogą sfokusować swoje całe siły na... Okej, tutaj popularność zyskują faszyści powoli. 5 rocznie. No dobra. Już jest jakiś progres. Stali mi ciągle brakuje od Związku Radzieckiego. Myślałem, że zdobędę te... widzicie, że zdobędę tutaj terytorium i będzie świetnie. Państwo chińskie kapituluje. Czy wy całkowicie skapitulowa? O Boże. Japonia będzie demonem, od razu wam mówię. Naprawdę, Japonia to będzie demon. No i oczywiście, kontynuując mój plan, uzasadnię cel wojenny. 25 dni, a to nie jest dużo. Poczekam jeszcze, aż te prowincje sobie tutaj ogarnę. Chcecie mi przysłać pomoc? Dawajcie tą pomoc. Czy Włosi są w stanie wojny? To jest bardzo ważne pytanie. Są w stanie wojny. Świetnie. Niemcy atakują bardzo dobrze. Bardzo dobrze, jestem podjarany tym faktem. Tu jest jakaś chyba dywizja włoska? Nie, to po prostu mi się wydaje. Okej, czyli teraz tak, 23 dywizje. Bardzo bym prosił, żeby zajęły... Ale nie od strony Bułgarii, kumplu. Od strony Rumunii musisz mi to wszystko obronić. Z tej strony. Dobra. I wezmę sobie teraz pana Andersa. Ustawię go... Tutaj nie ma rzeki, prawda? Nie ma. Czyli sobie go ustawię tutaj. I panie Anders, pan mi będziesz atakował tutaj. A pan mi będziesz spychał z góry. Dobra, świetny, idealny, wyważony plan Bajkałach. Najlepsze plany tylko w parę sekund. Mapa oporu. Tutaj się na razie nikt nie opiera, że sobie tutaj rządzę, że tak powiem. Musiałbym tutaj zrobić sobie kolejny, piechota górska 1, dywizje górskie. Czyli wy jesteście tak, piechota górska 1 z artylerią. Dobra, ciebie sobie przerobię. Wiecie, co zrobię? Teraz wam pokażę chwyt marketingowy tej gry. Chwyt marketingowy, co ja pierdzielę. Pokażę wam, co zrobię. Zwiad, dam wam jeszcze tutaj tak saperów i na przykład... A dobra, tyle wam wystarczy. I dodam tu sobie na przykład, wiecie... piechotki troszkę. I dam sobie tutaj dwa razy artylerię przeciwlotniczą. I to sobie nazwę po prostu nadzwyczajniej w świecie. Garnizon Port Obrona. I teraz dodam jeszcze wam wsparcie przeciwlotnicze. Dobra. I teraz tak. Garnizon Port Obrona. Będzie szkolił 3 dywizje maksymalnie i wystawiał te dywizje w Pradze. Okej, okay, żebym pamiętał. Brakuje mi tutaj, wiem, przeciwlotniczego mi brakuje. Okej, okay, już zaraz cię, kumplu, zacznę produkować. Okej. Okej, świetnie. Dobra. Czyli to będą moje jednostki do takiego garnizonowania, jakby... Czekajcie, ja wam tutaj wezmę już podbój, ustawię, ciach, przewaga ogniowa. Czy ja chcę pójść dalej, czy ja chcę sobie tutaj coś z okrętów? Ile mi to zajmie? 215 dni. Wiecie co? Wiem, że za to jest kara bardzo duża, ale zrobię to, bo chciałbym dokonać jakoś desant na Anglię w miarę. I chciałbym to szybciej wybadać. Te 200 dni. Jak teraz zacznę, to prędzej skończę, prawda? Szans to niekorzystny. Przeprawa przez rzekę. Niektóre dywizje nie są na pozycjach. Dobra, no to poczekam, aż wejdziecie na pozycję. O, świetnie. Instytut Fizyki Jądrowej. Niech będzie.
No i aktualnie przygotowuję się teraz do wojny z Rumunią. Widzę, że tutaj Niemcy sobie radzą bez żadnego problemu. Widzę, że zajęcie tutaj terytoriów Luksemburgu i trochę Belgii całkowicie zaskoczyło Francuzów, którzy mają dużą ilość wojska rozproszoną po każdym, tutaj widzicie, próbują każdego bronić, tylko nie Polskę w 1939, demokratyczną. No i teraz tak, mam nadzieję, że Niemcom się to uda. Belgia kapituluje. Wspaniałe wieści. No wspaniałe. Tutaj tempo przebudowy plus pozyskiwanie surowców. Mnie to nie interesuje. Limit wydajności produkcji plus 15, ale ja chcę to zrobić. Maszynę liczącą. To będę potrzebował. Belgia skapitulowała tutaj. Dobra, Niemcy sobie poradzą. Ja nie muszę być ich niańką. No rozpiętość macie zarąbiście dużą, prawda? A za ile ja cię będę mógł bić, Rumunio? A za niedługo, 11 września. Dobra, czyli za... O 1 września, 3 września bylibyśmy w stanie wojny prawdopodobnie z Niemcami. Niemcy by na nas ruszyli. Mam nadzieję tylko, że uda mi się tutaj bez żadnego problemu pokonać tą Rumunię. Mam nadzieję, że tutaj Anders odklepie za mnie. Armia się przygotowuje, tak? Spoko. Wyposażenie piechoty. O, świetnie. To już będę mógł zmienić. Co się będzie robić? Co bym tutaj mógł dodatkowo sobie wybrać? Wezmę sobie może wejdę, poczekaj. Karaś. Radio sobie zrobię. I ruszę teraz na Rumunię. Wypowiem po prostu wojnę, prawda? I każę Andersowi ruszyć. Rumunia dołącza do aliantów i tak dalej, i tak dalej. Wezmę sobie was do broni. Okej, wzywam sojusznika mojego do broni i tak dalej, i tak dalej. I mimo, że ten plan jest niekorzystny, to zobaczcie, ja uderzam, prawda? Ponieważ jakoś wiązać ich dywizję tutaj na froncie będę musiał. Te dywizje do garnizonowania portów już się robią. Powoli, ale się robią. Niech się dzieje. Uderzymy tutaj teraz tak. Poczekajcie, a propos moich fabryk. Gospodarka wojenna. Ja muszę, pełna mobilizacja to musi być 150. Upadek Paryża. Wow. Niemcy, jestem w szoku. Nie sądziłem, że bez mojej pomocy dacie sobie w ogóle radę coś takiego zrobić. Wow, Niemcy weszli w Paryż jak w masło. Świetnie radzą sobie, świetnie. Ale dla mnie najważniejsze jest teraz zwycięstwo w Rumunii. Dobra, ty będziesz tu atakował po tym, jak skończy się ta bitwa. Aha, dobra, no dobra, przedzierajmy się. Po prostu się przedzierajmy coraz głębiej. Okej, przejdź do przodu. Ty idziesz tutaj, bo muszę podejść i zająć te trzy strategiczne rejony. Ale tutaj zobaczcie, plan niekorzystny, a nawet te moje dywizje zaczynają się przedzierać. To chyba dlatego, że mam po prostu tutaj... Tutaj lepsze, czekajcie, szpital polowy i kompania logistyczna, okej. Niech się tutaj przeorganizują, dobra. Czego mi brakuje? Pojazdy samochodowe. A no tak, szpital polowy dodałem. Czyli potrzebuję tutaj tego. Dobra, niech się produkują dwa tygodniowe, niech się cokolwiek produkuje. No dobra, ale ja bym się tutaj chciał już z wami pożegnać i zapraszam was na następny odcinek już niebawem. Polecam zajrzenie w prawy górny róg, w playlisty. Znajdziecie tam dużo ciekawych kampanii. Cześć!